W 2027 roku Polska będzie gospodarzem Mistrzostw Świata w siatkówce. To informacja pewna, oficjalna i dobra przede wszystkim dla fanów tego sportu, których dzięki znakomitej grze naszych siatkarzy, zarówno na szczeblu reprezentacyjnym, jak i klubowym, szybko przybywa. Jest to bardzo dobra informacja dla Polski jako kraju, który chce przyciągnąć te emocje sportowe z całego świata do Polski, aby też promować nasz kraj i możliwości organizacyjne. Natomiast to jest także bardzo ważna informacja dla siatkówki męskiej, żeńskiej, jako że w ostatnich miesiącach nie tylko sukcesy męskiej siatkówki, ale także sukcesy żeńskiej siatkówki, zwłaszcza w ostatnim tygodniu, awans na Olimpiadę, to wszystko powoduje, że ta dyscyplina naprawdę cieszy się dużym powodzeniem, zainteresowaniem i liczymy na to, że ten efekt wychowawczy, edukacyjny także przyjdzie dla naszej młodzieży. Mistrzostwa Świata w siatkówce będą zorganizowane w naszym kraju już po raz trzeci. Pierwsze zawody miały miejsce w 2014 roku, kolejne w 2022. Mecze rozgrywały się w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu czy Krakowie. Czy i tym razem Małopolska ma szansę gościć najlepszych siatkarzy świata? Myślę, że te rozmowy trwają. Oczywiście są pewne plany, przypuszczenia, natomiast nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, jaka będzie arena igrzysk. Ja jestem bardzo duża szansa, że także Małopolska będzie areną tych zmagań. To nie jedyna dobra wiadomość dla fanów sportu ogłoszona w środę podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Polska będzie się starać o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku. Że 6 października zostanie złożony oficjalny wniosek o organizowanie Igrzysk Olimpijskich 2036. Oczywiście prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zadeklarował, że Polska jest dobrze przygotowana i na pewno nasz wniosek będzie jednym z liczących się wniosków. W tej chwili nasz wniosek będzie już czwarty, ale z tego względu, że tylko jeden jest europejski, a z pewnego podziału geograficznego wynika, że wtedy powinny być te Igrzyska Olimpijskie w Europie, to jest szansa na uzyskanie tych igrzysk. Natomiast będziemy mieć mocnego konkurenta, czyli Turcję. Póki co oficjalny wniosek o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich oprócz Polski i Turcji zgłosiły też Meksyk i Indonezja.